Województwo śląskie szybko się starzeje. Według procentowego udziału w społeczeństwie osób powyżej 60 roku życia śląskie jest na 3. miejscu w kraju. Co ciekawe, co 5. mieszkaniec regionu ma 65 lub więcej lat. Największe udziały obserwujemy w miastach dużych, czyli są to miasta na prawach powiatu, takie jak Sosnowiec, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Katowice. Natomiast niższe udziały osób powyżej 65 roku życia obserwujemy w powiatach ziemskich, takich jak na przykład powiat pszczyński, powiat bieruńsko-lędziński czy powiat rybnicki. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego rośnie także mediana wieku w regionie. W ciągu nieco ponad 10 lat wzrosła ona o prawie 4 lata. Wraz ze wzrostem wieku społeczeństwa wzrasta zapotrzebowanie na badania, również te kontrolne. Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szpitalu Świętej Elżbiety w Katowicach do końca tygodnia można wykonać darmowe badania glukozy, cholesterolu i kreatyniny. W poniedziałek do badań ustawiła się kolejka. Na pewno warto, tym bardziej, że jestem obciążona chorobami innymi, więc korzystam zawsze, gdzie mogę, żeby sobie tak częściej robić po prostu badania, jak tylko należą mi się w przychodni. Warto oznaczać stężenie glukozy, ponieważ ona jest takim czynnikiem służącym do monitorowania i rozpoznawania cukrzycy. Dodatkowo cholesterol, jego nadmierne stężenie w naszym organizmie obkładające się kilka lat, może powodować do rozwoju miażdżycy i chorób serca. Dodatkowo kreatynina również jest niezbędnym tutaj badaniem, z tego względu, że monitorujemy funkcję nerek. Ale o tym, że starsza osoba wcale nie musi być schorowana i nieaktywna, od lat świadczą lokalne uniwersytety trzeciego wieku. O ile okres epidemii spowodował zastój w ich działalności, to teraz wracają. Zainteresowanie jest bardzo duże, a senior potrafi. Myślę, że dużym zaskoczeniem dla wielu osób młodych byłyby osiągnięcia właśnie osób w wieku senioralnym, naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy bardzo aktywnie, bardzo czynnie biorą udział w wielu zajęciach i nie tylko są to zajęcia, które są właśnie z rodzaju zajęć takich wyciszających, uspokajających. I o ile do myśli o coraz starszym społeczeństwie musimy się przyzwyczajać, to wcale nie oznacza, że starość musi być nudna.